Cześć, witajcie, tutaj Juliace. Witam Was w drugiej części 13 odcinka Wszystko o koniach. Jeżeli obejrzeliście pierwszą część, no to powinniście wiedzieć, o czym jest odcinek. A jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części, no to mówię, że ten odcinek jest o poradach, takich dobrych poradach, które pomogą Wam na przykład w kupnie konia. Jeżeli chcecie kupić sobie konia, no to jakie po zrobić rzeczy. Także zapraszam na drugą część. Po zakupie konia. Zanim zakup własnego konia jest dla każdego olbrzymim przeżyciem, powinien być przemyślany. Bardzo ważny jest wybór konia i podjęcie decyzji, do jakiej dyscypliny będzie przeznaczony. W końcu nadchodzi wielki dzień, odbiór konia. Należy pamiętać, że koń nie może opuścić poprzedniego właściciela bez paszportu. Więc decydując się na konkretnego konia, należy zawsze zapytać, czy zwierzę posiada paszport. Warto dowiedzieć się też, jaki ma charakter, czy był pod opieką medyczną, czy miał regularne, korygowane kopyta, czy nie boi się chodzić o przyczepy. Kiedy już wybrany zostanie konkretny osobnik i nadejdzie dzień odbioru, warto mieć się ze sobą środek uspokajający na wypadek, gdyby koń bardzo się przestraszył. Zdarza się, że sprzedawane konie nie potrafią nawet chodzić na uwięzi. Dotyczy to głównie źrewem do szóstego miesiąca życia, pochodzących od zasani, gdzie pracownicy nie przywiązują wagi, by konie tego nauczyć. Młode w dzień od odbioru bywają odciągane od stada, na siłę wprowadzane w przyczepy przywiązywane po obu stronach kantara, żeby się nie wspinały. Jest to dla nich ogromny stres, ponieważ nie tylko są ciągnięte za kantar, odłączone od stada i matki, ale także wpychane do ciasnego pomieszczenia, z którego chcą się jak najszybciej wydostać. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów, zapłaceniu cenie za konia oraz otrzymaniu paszportu można ruszyć z koniem w drogę do nowego domu. Należy jednak pamiętać o powiadomieniu okręgowego związku hodowców koni, żeby koń zmienił właściciela. Jest to procedura odpłatna. Więc w ciągu 7 dni od zakupu konia należy zgodzić się odpowiedniego oddziału OZHK, któremu podlega nowy właściciel, w zależności od zamieszkiwanego województwa. Jeśli podróż do nowego domu będzie długa, należy co jakiś czas zajrzeć do przyczepy i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli koń jest nerwowy, zaleca się zajrzeć szybko i dyskretnie, aby go bardziej nie zdenerwować. Po dotarciu do stajni należy powoli i spokojnie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zaleca się, aby mówiąc do konia, wejść do przyczepy i odwiązać zwierzę. Druga osoba powoli otworzyć tył przyczepy, aby koń mógł spokojnie się wycofać i wyjść. Po wyprowadzeniu konia należy dać mu trochę czasu, aby poznał otoczenie, po czym wprowadzić go do jego odpowiedniego przygotowanego boksu. Jeżeli koń jest nerwowy i szarpie się, należy starać się go uspokoić. Nie wolno go jednak szarpać, ani tym bardziej bić, ponieważ to tylko pogarszy sytuację. W takiej sytuacji najlepsze okazuje się cierpliwość. Kiedy już uda się wprowadzić konia do boksu, należy dać mu czas na aklimatyzację, odpoczynek i przyzwyczajenie się do ludzi, stajń, innych koni, a także pożywienia. Niektóre konie potrzebują na to 2-3 dni, a niektóre tydzień lub więcej. Po upływie tego czasu konia nie powinno się wypuszczać od razu na padok lub pastwisko. Należy pokazać mu otoczenie poprzez oprowadzanie na loży. Warto pokazać mu granice ogrodzenia. Kiedy już koń przywyknie, można go spuścić z uwięzi. Trzeba go jednak cały czas pilnować. Przy wprowadzaniu nowego konia do stada należy robić to ostrożnie i rozwagą. Warto pokazać mu konie, lecz najpierw powinien je obwąchać pod opieką człowieka. Kiedy przyjdzie czas na wpuszczenie konia do stada, należy powiedzieć o panującej w stadzie hierarchii, którą burzy pojawienie się nowego osobnika. Przywódca stada może zareagować agresywnie. Gdy już koń pozna otoczenie oraz swoich towarzyszy, można wybrać się z nim na krótką, lekką jazdę.
Jest to ważne, ponieważ koń nie tylko poznaje teren, ale także zwyczaja się do swojego jeźdźca. Jeździec zaś poznaje swojego konia. Na początku nie wolno wypuszczać się z koniem w teren. Należy dać mu trochę czasu, by być wyrozumiałym i cierpliwym. A na pewno to się to opłaci. Także to by było tyle z takich ogólnych informacji. Ale chciałam jeszcze Wam przeczytać takie różne ciekawostki oraz ważne rzeczy do zapamiętania. Pamiętaj, potencjalny przyszły właściciel powinien mieć możliwość przejechania się na koniu oraz wyjazdu w teren. Warto wiedzieć, nie zaleca się kupowania koni od handlarzy oraz na końskich targach. Łatwo tam paść ofiarą oszustwa. Jeżeli koń nie był szczepiony lub odroboczany, należy to niezwłocznie zrobić. Kiedy koń zostanie przeprowadzany do swojego nowego domu, trzeba dać mu czas, aby się zadomowił, poznał otoczenie, stajnie ludzi. Nie zaleca się od razu planowania forsownych ćwiczeń i uczestnictwa w zawodach. Koń i jego nowy właściciel powinien się najpierw dobrze poznać. Także to by było na tyle w tym odcinku. To by było ogólnie koniec w tym odcinku. Na początek polecam Wam obejrzeć pierwszą część, ponieważ ona jest jednak bardzo ważna. Także no, to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się, cały odcinek, obie części Wam się podobały. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i możecie mi pisać w komentarzach, czy macie własnego konia, albo czy marzycie o własnym koniu. Także do zobaczenia. Pa, pa. I oczywiście życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych.